z okazji ukończenia przez pana 17 roku życia. Cię. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Cię, tak proszę. Składa mi pani życzenia po raz szósty, dosyć tego. Będę je składać dzisiaj cały dzień. A cię, żeby sobie bezkarnie obcałowywać mnie, tak? A cóż warto takie życzenia bez całusa? Ja chciałbym być kobietą. Och, nie. Dlaczego, panie sułku najmilszy? Wtedy całowałaby mnie pani tylko w rękę. A dlaczego, żeby nie? Cię, co proszę? Wszystkiego najlepszego, mój chłopcze. Nie przepadam, kiedy mówi pani do mnie, mój chłopcze. Przecież jestem pana narzeczoną. Jest pan moim chłopcem. Ja zastanawiam się, jak właściwie mogło do tego dojść. To z miłości. Kocham pana. Cicho. Wszystko gotowe? Prawie wszystko. A na którą godzinę zaprosił pan swoich gości? Na 16. To dopiero 12, mamy czas. Mamy sporo czasu dla siebie. No dobra, są lody? Są w 4 smakach. A ciastka? Są w 10 rodzajach. Widzę 10 ciastek. A każde inne, panie sułku, niech pan tylko spojrzy. Nie za mało ich? No, wydałam wszystkie pieniądze. Plus te, które pani dałem. Nie dał pan ich wiele. Ale zawsze. Nie zarabiam jeszcze pieniędzy, słowo honoru. Wiem o tym. Te pana 3 złote to tak, jak ja bym dała ze 20. Zostałem przez to bez grosza. Dam panu trochę. Niech się pan nie martwi. Przecież to pana urodziny. 17. Jestem już dorosły. Jest pan właściwie stary. No, nie taki jak pani. Oj, prawie. Bobo fruty są... Bananowo-dyniowo-morelowy, dyniowo-marchwiowy i dyniowo-morelowy. 3, tak? Tak. Rozwodni się je przygotowaną wodą. Będzie dość. Przyjdą Hanka, Belka, Duśka i Cypis. A kto to jest Cypis? Kolega. Tak ma na imię? Przezywają go tak w klasie. Jest mały wzrostem, słowo honoru. Przetańczę z panem całe to przyjęcie. Kocham pana. Cicho. Jeszcze nie wiem, czy będę tańczył. Zastanowię się. Jak zabawa, to zabawa, panie sułku. Nie wiem, czy w moim wieku wypada. Płyty są? Przygotowałam cały zestaw. Jakieś fajne płyty? Tanga, walce, fokstroty. A bit? Bit jest? Jest trochę bitu. Pamiętałam o panu. Cypis nie lubi tanga. Drażni go to. Może narozrabiać. Myślę, że wszystko dobrze pójdzie. Będziemy tańczyć do białego ranka. No nie za bardzo. Cypis musi być o 8 w domu. Rodzina nie pozwala, słowo honoru. Więc zostaniemy sami, panie sułku. Sami potańczymy. No dobra. Gdzie prezent? Jaki prezent? Prezent od pani dla mnie. Chyba da mi pani jakiś prezent. Z tym jest kłopot. Nie chciałam panu przedtem o tym mówić, żeby pana nie urazić. Jest prezent, czy go nie ma? Krótko. Tak, czy nie? Nie ma go na razie, panie sułku, jedyny. Jaki tam jedyny? Więc nie ma prezentu, tak? Nie ma. Idę. Jak to? A go goście? Mam ich gdzieś. Miał być prezent, tak? Są moje urodziny, tak? Nikt mnie nie kocha. Ależ, panie sułku, jest pan w błędzie. Kocham pana jak dawniej, może nawet goręcej. To coś między nami staje się coraz poważniejsze. Wraz z pana wiekiem, stale poważniejszym, coraz bardziej serio myślę o naszej przyszłości. A prezent? Niech się pan uspokoi. Niech pan już nie płacze. Mój jedyny, kochany chłopcze. Już cicho. Ja cicho. A prezent? Nie kupiłam go dziś specjalnie. Przeznaczone na prezent pieniądze dołożyłam do sumy zbieranej na motorower dla pana. A motorower? Tak. A dużo tego już jest? Używany można kupić natychmiast. Czekam, aż dozbieram na nowy. A kiedy to nastąpi z grubsza? Tak, bi razy oko? Lada moment.
Lada dzień, panie Sułku. Kocham pana. Cicho, no dobra, zgoda. Niech i tak będzie. Widzisz, moje dziecko, miałam rację. Tylko nie moje dziecko. Jestem dorosły. O, przepraszam, nie chciałam pana urazić. Za chwilę będą tu goście. Cypis, spodoba się pani. Zobaczy pani, pani Elizą. Kawał chłopa. Chociaż taki mały? No nie w tym rzecz. Jest nad podziw inteligentny i obrotny. A te dziewczęta też miłe, prawda? Koleżeńskie i uczynne. Słowo honoru, nie mogłem lepiej trafić. Szkoda, że pewnie głupie. Jak to dziewczęta? Nie są aż tak głupie, jak pani myśli, pani Elizo. Lubię je. Goście, panie Sułku, już otwieram. Nie, ja otworzę. To moi goście. Niech się pan nie obawia. Uściskam tego Cypisa jak syna. Mylili się nasi bohaterowie. Nie byli to goście urodzinowi. Przed drzwiami stał gajowy Marucha, informując ich, że Hanka, Duśka, Belka i Cypis zatrzymali się na parę dni w gajówce. Gajowy obchodził wczoraj swoje urodziny.